O! To. O! Witaj, mamo. To moja dziewczyna Cindy. Dziewczyna? Wyglądasz starzej jak na 20-latkę. Tak, właściwie to Cindy ma 50. 52. O, mamy prawie tyle samo lat. Wow, synu. No dobrze, wejdźcie. Pewnie wypijesz, jak każda starsza pani. Nie, nie. O, wybacz, mamo, mi proszę, taka mamo, przestań, przestań. Co mam przestać? Ja przecież niechcący to wylałam. Przepraszam cię za sukienkę, kochana. Masz chusteczkę. Zmieńmy temat. Dobry pomysł. No tak, tak, oczywiście. Cindy. Tak. Powiedz, czym się zajmujesz zawodowo? Naprawdę, mamo, nie uwierzysz, jak wspaniała jest Cindy. Ma swoją własną platformę online. John trochę przesadza. Nie, ani trochę. Prowadzę bloga Bądź Szczęśliwa z Cindy Richards, gdzie uczę kobiety, jak radzić sobie z problemami. Tak, i ma ponad 60 tysięcy followersów. Sama zobacz. Wow, 60 tysięcy. Może mogłabyś mi pomóc? Moja przyjaciółka ma pewien problem. Jasne, słucham. Moja przyjaciółka ostatnio straciła męża, a jej jedyny syn przyprowadził do domu starszą, bezrobotną kobietę. Czy to wystarczający problem, żebyś... Mamo... Nie, John. Poradzę sobie. Doradziłabym tej przyjaciółce, by zaufała swojemu synowi i jako kochająca matka stała u jego boku, a nie przeciwko niemu. Nie sprzeciwiałabym się żadnym jego wyborom, gdyby były właściwie. Stare i chciwe kobiety jak ty polują na takich jak on. Jesteś typową rozwódką. Twój mąż ma już pewnie młodszą, co? A ty wciąż będziesz łazić w brudnej sukience, póki jakiś facet nie kupi ci nowej! Nic nie wiesz o moim życiu, Megan. Mamo, jak możesz? Nie, Cindy, proszę! Nie, John. Koniec wizyty. Cindy, proszę! Zostaw ją! Puść mnie! Nie widzisz? Manipuluję tobą. Widzi we mnie zagrożenie i właśnie chce nas rozdzielić, żeby się mnie pozbyć. Tak myślisz? Tak! No to jej się udało. Co za bachor. O, dobra. Jej 60 tysięcy followersów dowie się, jak być szczęśliwym bez Cindy Richards. Witajcie, moi drodzy. Wybaczcie mój wygląd, ale to był ciężki dzień. Chcę z wami pogadać, więc jestem gotowa na wasze pytania. Dobry wieczór, Cindy Richards. Czego chcesz? Wow, niegrzecznie. Jestem Megan i jestem twoją oddaną fanką. Będziesz odpowiadała na pytania, tak? Tak. Odpowiem na każde twoje pytanie. Jesteś teraz w związku, Cindy? Tak. Jestem w poważnym związku. Wspaniale, Cindy. Zapewne jesteście razem od liceum. Właściwie to nie, Megan. I wiesz o tym doskonale. Naprawdę chcesz, żeby wszyscy to usłyszeli? Dobrze. Jestem w związku z facetem, który jest młodszy ode mnie ponad 20 lat. Ale nie uważam tego za problem. Mamy XXI wiek. O, ty i ja pamiętamy XX. A jak sprawy łóżkowe? Zadowalasz takiego mokosa? To nie twoja sprawa. Ale jeśli chcesz wiedzieć, to tak. Jedyny problem w naszym związku to zbyt konserwatywna matka mojego chłopaka, która nie rozumie, że miłość nie zna wieku. Masz jakieś dzieci, Cindy? Nie. Cóż, skarbie, gdyby się miała, zrozumiałabyś, że matka zrobi wszystko, by uchronić dziecko przed pomyłką, a ty jesteś pomyłką. Megan, daj spokój, kocham twojego syna. Kochasz?
Pomyślałaś o waszej przyszłości? Będzie się wstydził, że jego dziewczyna wygląda jak jego matka, a za 10 lat jak jego babcia zapewne. Zatem czeka nas 10 szczęśliwych lat. Tak, a wtedy ten 40-letni złamany wdowiec utraci swoją żonę i matkę w tym samym czasie. Tego pragniesz dla Johna? Nie. Miałaś swój czas, by założyć rodzinę, ale gdy go straciłaś, chcesz wskoczyć do ostatniego pociągu. Nie masz prawa mówić ludziom, jak powinni żyć. Obrzydzasz mnie, Cindy Richards. Tak. To była matka mojego chłopaka. Byłego chłopaka. Chociaż ta straszna kobieta ma rację. Ja niestety nie mam własnego życia. Nie byłam w stanie stworzyć szczęśliwego życia, więc nie powinniście mnie słuchać. Możecie przestać mnie subskrybować. Steven Scarvie, nie martw się. Robię wszystko, by chronić naszego syna. Gdybyś tylko zobaczył tę Cindy. Witaj, Megan. Przyszłaś, bo chcesz się zemścić. Wara ode mnie albo wezwę policję. Spokój się, to tylko przypadek. Przypadek? Tak, jasne. Ty kłamczucho. Nie masz za grosz przyzwoitości. Chcesz mnie dopaść przy grobie mojego męża? Serio? Mylisz się, Megan. Nie będę dłużej z tobą rozmawiać. Żegnaj. O mój Boże. Cindy! Cindy, wybacz, nie wiedziałam, że jesteś wdową. A jaka to różnica? Teraz wiem, że też jest ci ciężko. Tak, jest ciężko. Ale ciężej jest znaleźć kogoś, z kim czujesz się szczęśliwa pierwszy raz od 17 lat. A następnie uświadomić sobie absurd tego związku. Nie wiedziałam, przepraszam. Przepraszasz? Za co? Za to, że zniszczyłaś mój związek, czy mojego bloga, pracę mojego życia? Ja tylko chroniłam Johna. Wiesz co, Megan? Chcesz się pozbyć wyrzutów sumienia, mówiąc mi byle jakie przepraszam. Nie wybaczę ci. Nie martw się. Między mną i Johnem skończone. Nie chcę cię więcej widzieć. Dobra, Steven, nie oceniaj mnie tak surowo. Rozumiem. Nawaliłam. Ale jak to wszystko naprawić? Wiem. Spróbujmy, Steven. Patrz na to. Witajcie, drodzy obserwatorzy Cindy Richards. Nazywam się Megan i popełniłam wielki błąd. Ostatnio dołączyłam do Cindy podczas live'a i ostro ją zaatakowałam. Myliłam się i zrujnowałam jej związek z moim synem. A ponadto, przyznaję się, upokorzyłam ją przed wszystkimi obserwatorami. Cindy to wspaniała kobieta, która chce pomagać ludziom w bardzo trudnych sytuacjach. Więc Cindy Richards, teraz ja jestem w takiej samej sytuacji i naprawdę potrzebuję pomocy. Przykro mi. Naprawdę bardzo przykro. No dobrze. W tej chwili wrzucam filmik i uruchamiam flashmoba. Cindy Richards, potrzebujemy ciebie. Cindy Richards, ja ciebie potrzebuję. Dziękuję. Aby to zadziałało.
Mamo? Mamo? Mamo, gdzie jesteś? Mamo! Dzięki Bogu, ale mnie wystraszyłaś. Dostałem twoją wiadomość, nic ci nie jest? Nie, mam coś pilnego do powiedzenia. Mamo, słuchaj, nie mam na to czasu, wybacz. Synu, wybacz mi. Naprawdę, myliłam się. Powinnam zaufać twoim wyborom. Jesteś już dorosły, prawda? No dobrze, ale... Ale co z Cindy? Cindy to wspaniała osoba i masz szczęście, że ją poznałeś. Nie powinnam jej tak traktować i mam nadzieję, że mi kiedyś wybaczysz, synku. Jasne, że ci wybaczę. Jesteś moją mamą. Zawsze ci wybaczę. Dzięki. Tylko, że... Co? Teraz ciężko mi jeszcze o tym rozmawiać i... Wiem, John. Czekaj. Czekaj, zanim wyjdziesz, przyjdziesz do kuchni? Potrzebuję pomocy, okej? Tak, jasne. Czemu nie? No to chodź. Cindy? Tak. Zaprosiłam swoją przyjaciółkę. Prowadzimy vloga o gotowaniu. Jak dobrze cię widzieć, kochanie. Spodobałoby ci się to naprawdę?